Dawno mnie tutaj nie było. Hejka, z tej strony Sauran, a w dzisiejszym odcinku przedstawię ci modyfikację mojego widza o nazwie Skeleton Rising. Mod opiera się na dodaniu tony nowych szkieletów oraz naprawdę fajnych włosów. Choć modyfikacja posiada bardzo dużo szkieletów, przedstawię ci te, które najbardziej mnie urzekły. Jednym z mobów, który mnie bardzo zaciekawił, jest tajemniczy handlarz, którego możemy znaleźć po całym świecie w specjalnym namiocie. Sam handlarz jest wobec nas neutralnie nastawiony i możemy z nim handlować kośćmi. Ale powiecie, Samran, przecież on nic ciekawego nie robi, prócz handlu z nim. Lecz jest to błąd, ponieważ po zabiciu tego handlarza respi się boss, z którym również możemy handlować, handlując z nim złotymi kościami. Po zabiciu bossa otrzymujemy jego miecz. A tak ogólnie sam design tego bossa jest naprawdę zajebisty. Drugim bossem na naszej liście jest przywódca umarłej armii, którego możemy przyzwać poprzez totem, którego tworzymy w taki sposób. Przyzywając go, również przyzywamy jego armię. Dobra, zabity. Nie ukrywam, był dość trudny. Ostatnim oraz najtrudniejszym bossem tego moda jest Skeleton Prime, którego totem wykonujemy właśnie oto w ten sposób. Według autora miał być to najtrudniejszy boss, ale w mojej opinii trudniejszy był przywódca umarłej armii. Na wyróżnienie zasługuje szkielet o nazwie Gniazdo Termiczne, który po uderzeniu respi termity. Ale jego design, jak jest piękny. Na wyróżnienie również zasługuje szkielet beczka, który po zabiciu może wybuchnąć. Kolejnym szkieletem na naszej liście jest nekromanta, który tworzy inne szkielety. Dzięki jego esencji możemy stworzyć różdżkę nekromanty, która po naciśnięciu prawego przycisku myszy tworzy obok nas szkielety, które są naszymi minionami. Na uwagę również zasługują szkielety Horusu, które są niezwykle szybkie i sprawiają, że end staje się znacznie trudniejszy. Modyfikacja dodaje również nową zbroję o nazwie Pancerz Łowcy Dusz. Po nałożeniu całej zbroi otrzymujemy spowolnienie 2, ale kosztem tego, że zbroja jest bardzo wytrzymała. Crafting zbroi jest następujący. Potrzebujemy całą netherite'ową zbroję oraz sztabki, które craftujemy oto w ten sposób, a te itemy zdobywamy z bossów. Podsumowując modyfikacje. Sam design niektórych szkieletów jest po prostu moim zdaniem obłędny. Gorzej już się mają niektóre bronie, które moim zdaniem z wyglądu są takie średnie. Wiele bossów jest oryginalnych i moim zdaniem mod jest zbalansowany, co jest też giga plusem.
I nie ukrywam, mod bardzo mi się podobał i sam dodałbym go do swojej paczki modów, które grywam. I w mojej opinii modowi zasługuje się ocena 8,5 na 10. Naprawdę mi się podobał. Taka moja podpowiedź. W mojej opinii przydałyby się jeszcze jakieś czaszki z tych szkieletów, dzięki którym można by było na przykład stworzyć jakiegoś finałowego bossa. I mógłby być to naprawdę fajny pomysł. A tutaj takie ostatnie ogłoszenia. No naprawdę długo mi nie było na YouTubie i każdemu widzowi, który jeszcze mnie ogląda, naprawdę dziękuję, bo to jest dla mnie giga miłe, że jeszcze o mnie pamiętacie. Hejka!